sezon był długi, wyczerpujący. Na pewno na sam koniec, mimo tego, że przegraliśmy złoto, wygraliśmy srebro, myślę, że udany, bo to jest kolejny sezon, gdzie kończymy z medalem. Co prawda, byliśmy w tym roku wyżej niż ostatnie dwa lata, więc cieszy progres. Oby tak dalej, więc może w przyszłym roku będzie jeszcze jeden stopień wyżej, ale na pewno dla nas fizycznie bardzo obciążający, dużo emocji skrajnych, po takie naprawdę super fantastyczne, po takie no niezbyt przyjemne odejście Michała Winiarskiego, zakończenie jego kariery. No, są takie naprawdę rzeczy, które się przeplatają i myślę, że każdy z nas zapamięta ten sezon właśnie taki przeplatany różnymi emocjami. Najbliższy czas, no troszeczkę odpoczynku mi się przyda, no tą fizyczną stronę trzeba rozluźnić i zadbać o to, żeby te bóle, które gdzieś tam pod koniec sezonu się pojawiły, się wyciszyły i w czerwcu będę ruszał z kolejną edycją treningów z Mariuszem Wlazłem w mojej fundacji. Jeszcze na chwilę obecną nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, gdzie się znajdziemy. Mogę tylko zdradzić, że będą to dwa miasta takie jak w tamtym roku i może dwa dodatkowe, także zobaczymy. Że dzieciaki też na to czekają, aczkolwiek mam nadzieję, że w tym roku uda mi się dostosować tak poziom tych treningów, że będzie każdemu dziecku łatwo się w tym poruszać, a tym, którzy już mają ten poziom naprawdę zaawansowany, nie będą się też nudzić, tylko wyniosą z tego coś niesamowitego. Staraliśmy się zawsze to zrobić tak, żeby ten poziom dopasować do grupy i muszę przyznać, że w Krakowie bardzo mnie zaskoczyła ta grupa, była mocno zaawansowana. To też staraliśmy się ten level wyżej wejść i myślę, że to był jeden z lepszych treningów. Mamy bardzo utalentowaną młodzież, więc myślę, że te treningi to jest jeden taki z przystanków w drodze ich kariery i mam nadzieję, że gdzieś tam ciepło za kilka lat będą wspominać te spotkania, które co roku będziemy starać się organizować. Oczywiście na stronie fundacji, na Facebooku już niedługo zaczynamy komunikację, czekamy tylko na ostatnie potwierdzenia miast, które zechciały przystąpić do tegorocznej edycji i mam nadzieję, że jak najszybciej uda nam się już tam po tym długim weekendzie pierwsze informacje wrzucić do opinii publicznej i będzie się można już powolutku zgłaszać. Oczywiście liczba jest ograniczona, więc kto pierwszy, ten lepszy. Jakaś tam jeszcze forma konkursu będzie, nie zdradzę, żeby się nie można było przygotować, ale mam nadzieję, że będziemy mieli ten ból głowy, że jednak trzeba będzie wybierać te dzieciaki spośród, tak jak w tamtym roku, kilkuset dzieci.